Żeglarze walczą z wiatrem, a karatecy z rywalem. Ta wywodząca się z Japonii sztuka walki z elementami samoobrony jest bardzo popularna także w Polsce. Jednym z MCS-ów, który szkoli dzieci właśnie w tej dyscyplinie sportu, jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztuk Walki. W naszym klubie ćwiczy około 130 osób. Są to zarówno dzieci od 7 roku życia w górę, jak również osoby dorosłe. Dzieci głównie do 16 roku życia trenują Oyama Karate. Jest to pełnokontaktowy system karate. Natomiast dorośli od 16 roku w górę, czyli młodzież i w zasadzie dorośli, trenują u nas Krav Maga. Jest to izraelski system samoobrony. Przede wszystkim rozwój dzieci. Stawiamy na szeroko pojętą kulturę fizyczną. Oczywiście również na jak najwyższy sukces sportowy, ale przede wszystkim na harmonijny rozwój, żeby to dziecko rozwijało się u nas w klubie, trenowało, czuło się dobrze. Bardzo lubię robić kata oraz lekki kontakt. Kata to jest złożenie różnych technik i połączenie je w jedną całość. A lekki kontakt to jest walka w kamizelkę. Mam 12 lat, ćwiczę już 4 lata, niedługo 5 w klubie. Powiedz, co udało ci się ostatnio osiągnąć? Ostatnio udało mi się osiągnąć trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich w walkach i w układach technicznych. Co było najtrudniejsze podczas tych zawodów? No, zmęczenie. Dlaczego przychodzisz wciąż na treningi i trenujesz? No, to wszystko, że się uczę jakiejś sztuki walki, że w razie czego jakby ktoś mnie zaatakował, to że mogę się obronić, a nie że się poddam i wszystko oddam złodziejowi.